Dobra, do starego obozu się dołączymy i tyle. Klasyczną drogą pójdziemy, taką fabularną. Spartiatix! O, i nowy item czas założyć, patrzcie. Czemu nawet statystyki się nie wyświetlają itemów? Coś się spieprzyło z gotikiem? Dobra, trudno, panowie. Wypieprzone już mam w te wszystkie ustawienia. Gramy po prostu i tyle. Ale wiem, że to lepszy jest item. Wiecie czemu? Dedukcja. Im wyżej item, tym lepszy. Czyli lepszy. Tak. Lepiej się mógłbym ci pomóc sprzedać to. Zapomnij o tym. Nie. Proszę, łyknij. Dzięki, kolego. Twoje. Jeśli myślisz. Rafatus. Rafatusik. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Sprzedałem całe ziele. A moje teksty? Proszę bardzo. Świetnie, miło. Oddawaj teraz te 200 brych śmieciu. Zobaczymy. Kurde, ty gdzie mój pasek HP? Ja pierdzielę, pasek HP mi zniknął. Kurde, śmietniku, ty. Dobrze się bije, gościu. Ja pierdolę, myślę, że jestem Marlenką. Chcę muszę zobaczyć. Coś zrobić. Zobaczymy. A, słabe przedstawienie. Pierwsza naprawdę facet. Dobrze. Odłóż. Zobaczymy. Rafatusik, kto... spokojnie. Co jest? Kurde, no trzy hity wypieprzył! Tao? Nie gram w tą gównianą gierkę, bo mnie to irytuje, że. Wiesz. Ty atak? Zobacz. Ma już dość. Facet ma dość. Zobaczymy, kto pierwszy trafi do piachu. Ja mamy zwycięzcę. Jak Full Attack Speed Soraka. Wodak. O kurde, masz rację, jaka woda. Teraz to można podziwiać piękno natury w gotiku. Tak ludzie widzieli świat kilka lat temu. Nie śmiej się z dziadka, jak następnym razem czegoś nie dowidzi. Test prezerwatyw. Co to za gówno gra? Kiedy liga? Test prezerwatyw. No wydaje mi się, że ty bardziej Fortnite'a byś wolał. Ty roznosimy tą wodę, luj. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Ryżowy książę. Od tej pory możesz sam sobie biegać co? Z wodą. Czyżby? A co? Nie masz to. Le... Chyba muszę ci... Ja pierdzielę. Gościu! Daj mi broń wyjąć! Ja pierdzielę! Bezimienny! Co ty taki ofensywny? Była dobra walka. Boże! Nigdy więcej tego nie próbuj. Co się stało? Mam. Dobra. 12 jak... aż? Porypało? Dobra, szybko. No nie, no nie będziesz tego pił przy mnie teraz każdy. Nie no. Dzięki. Panowie, nie będę tego chyba roznosił. No 12 typów. Jezu. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Wodę napieprzą i ma ten do mnie. Co tu robisz? Gościu, ty masz w ogóle łeb jak kwadrat, więc zamknij mordę. Kłopotów? A co, grozisz mi, Robolu? Tylko dlatego, że pracuję w polu, myślisz, że nie dam sobie rady z kimś takim jak ty? No, jeśli szukasz guza... O kurde, znowu się ze mną chce lać następny. Chcesz mnie za... Spokojnie. Czemu? Wygrałeś. A, nie chce się bić ze mną. Robolu, wjechał mu na ambicje. Hej, ty! Dobra, widzę, że jesteś wprost. Stworzony do pracy? Dobra, leję go. Śmieciu. Schowaj broń! Roz... A, bo mnie w plecy jeszcze ktoś bije. Muszę mu jednak powiedzieć, żeby se nosił od razu, nie? No biegnie do mnie ten łysy z tym tasakiem. Nie, 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 to trzeba inaczej zrobić. Ja wiem, że nie widać paska HP, nie mam pojęcia czemu. Ty, mam plan. Napieprzę temu łysemu po prawo i on mi ta tą pałę. Będę miał pałkę. Dobra, leję go. O kurde, jakie kombo wla... Następnym razem ja się zapodnieciłem za wcześnie. O, to kombo jest kozak, panowie. Ty, pałka jeszcze lepsza, ciekawe o ile. Nie, przetestujmy tą pałkę teraz na tym łysym frajerku. Jaki ma łeb, ty. Odłóż te cho... Maszesz. Od... Ja... Należało się walka. Zbugowało się. Ja pierdziele, spieprzył się gotik znowu. Boże, nie mogę.
O! Oj, pasek HP wrócił. Oj, statystyki wróciły. Pięknie. I ja w 5 klikam, szybki zapis, mordo. Idziesz teraz do Gimpera. O, zobacz. Ja nie mogę być w lekko nie będzie. O, ty śmieszniki. O, ja nic sobie nie widzę. Gimpero. Gimper, Gimper. O, walka! Kurde. Odłóż te cholery. No nie mogę. Chodź tu. Nie wyglądałeś na takiego, co przybiegnie kilometr. Ale ja wam mówię, Gothic to jest gierka, która na początku idzie wolno, a później zapieprza. I zobaczycie, że tak jest. Po prostu zauważcie, że na 4 godziny streama, może 1,5 godziny to było grania, a tak naprawdę reszta to było wpieprzanie, nie wiem, naleśników taką z butelką. No. Mam plan. Rączka i ładujemy w dupę tego... Albo nie, najpierw dobijmy level i potem robimy arenkę. Śmietniku. Nie zwrac. Dobra, leję go. Zwycięzca bez dwóch zdań. Zero expo. Śmietniku. Tak wam się podoba ta postać? Pu ci na rodzinę, śmieciu. Dobra, lecę dalej. Nie mam czasu. Ja nie jestem marionetką czatu. Nie interesuje mnie, że lubicie wrzuta. Ban za przemoc. O, a to kto? Patrz, co się robi w takich sytuacjach, mordeczko. Jeszcze jedno, patrz, stoisz tak. Wrestling. Wrestling chat. Batista bomb. Pogadajmy lepiej. Boże. Powiedzcie mi, co jeszcze lubicie. Poskakałbym po tym. Ale cringe. Powiem ci tak. Czasem szczypta cringe'u jest zabawna. Ale szczypta. Śmieciu, co zaciąłeś się? Ty, koleżko, chyba młotek zgubiłeś. A nawet dwa. Przepraszam, że ci zwróciłem uwagę, ale dwa młotki zgubiłeś. Może to utrudnić ci pracę, naprawdę. No, przysięgam, nie patrz tak na mnie. Ja muszę z wami częściej w takie tego typu rzeczy grać, tylko takie, że trzeba więcej pomyśleć. Bo wierzę, że się wykażecie wtedy. Może jak wrócę, będzie się coś działo. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem co? Zły. Mam pe... Przecież... Nie pamiętasz, jak ci amulet przynosiłem, koleżki twojego? Śmietniku! Schowaj broń! Jeszcze się policzymy w przyszłości. O kurde, to jest ten typek z kuszą. Ale teraz bym mu napieprzył. Dobra, zapiszmy. O, może się na mnie rzuci, pamiętacie? To było 4 godziny... Nie no, z 3 godziny temu był. A podejdę, za czym ci dalej strzela do mnie. Pamiętasz mnie? Zapomniał o mnie. Ja o tobie nie zapomniałem. O kurde, on jest nieśmiertelny. Dobra, spieprzę. Czy jestem full time streamerem? Jeżeli full time streamer streamuje 30 godzin w miesiącu, to ja jestem half time. Ty, quick save'a nie ma tutaj. Klikam F9 i gówno mi nigdzie nie zapisuje tego save'a. Ostatni zapis? To jest quick save? Naprawdę? A, masz rację, dziękuję ci. Grapid. Gdyby nie wy, to prawdopodobnie nawet bym se dupy nie umiał podetrzeć, bo bym zapomniał, którą ręką. Wiesz, ja już sobie wyobrażam to. Siada... Już chcę wstawać z klopa i mówię, no to tylko dupę wytrzeć. Już takie zamrożenie jak w chińskich bajkach, nie? I chat spam. Prawą ręką. A ja mówię, a dziękuję. Ej, prawą ręką.
Czy Spartiatix zabije Gimpera? Weź Bobana dostanę. Ty zniknął jeden jaszczur? Ty tu nie było trzech? Ej, weź ktoś zerknij powtórkę stream. Gościu! Gimper, w dupę. Dobra, szmaciarzu. W domu se róbcie, jak nie patrzy. Ja to do takiego czegoś nie mam. Ale w domu za zamkniętymi drzwiami, tak? O kurde, ale krytyk wszedł. Ja pierdzielę. No pomóż mi, łysy! Przecież dwóch się bije. W takiej sytuacji jednak... Nie obraziłbym. Dobra, łysy. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Idziemy na gobliny. Ty, a na takiego goblina w ogóle ja mam szansę? Sprawdźmy. To jeden. No, łatwe są. Ale łysy se poradzi na pewno. Dawaj, łysy. No goń mnie. Schowam broń, żebyś wiedział od razu, żeby się lać. Boże. O kurde, gonią mnie tu. Uuu, ty spieprzaj! W dupę, już na... Nawet na kamień włażą. Gościu, możesz nie chować broni co chwilę? Boże! Jest głupi. Ty, ile będzie miał HP? Może mu napieprzę jeszcze? Uuu, będzie lane. Dawaj mnie do LNB. Nie bij go. Przypadkiem, bo goblina celowałem w goblina. Dobij go. Nie no, nie będę wszystkich dobijał. Ej, on nie ma broni teraz. A tu będą moby po drodze, on ma 1 HP. Co jest w dupę, gdzie on jest? Przed łysego łuba powinno się światło odbijać. Co jest 5, ty? Łukiem go znajdę chyba. O, tu stoi, a przetestujmy coś. O, pojawił się. O, nice. Ale wczytam. Ale nie, poczekajcie, w jakiej odległości od obozu on mnie oleje i powie, żebym sobie już sam szedł. Bo wtedy go zabiję z łuku, nie? Tak, dobry planek. Jesteśmy na miejscu. Zapytaj, ja wrócę teraz do starego. O. Powodzenia. O. Pa. Pokażę wam rekonstrukcja zamachu na Kennedy'ego. Pa, idzie Kennedy. Dobra. O, nie ma go. Czekam na bana. O kurde! Ja... Ale stąd wtedy zlazłem i... Jednak stąd nie znalazłem. Dobra, prawo kliknąłem. Prawo. Lewo. I luj. Prawo, lewo. Prawo. O, jest git. No i wracam. A level mają dobić? O, zaraz mam. Dobra. Strasznie duży zasięg ma ta broń, naprawdę. No ja streamuję dopóki nie skończę, tak jak mówiłem. Tych rzeczy mi się nie chce podnosić, już jestem na tyle bogaty. Jak można umrzeć w tej jaskini i cię krete szczury powstrzymają, żeby z niej wyjść, naprawdę. Ja wiem, że one tam dużo zadają na początku, no ale... Boże, Gida, nic nie widzę w ogóle, dawaj pochodnie. Ale klimacik. O, ale klimacik. Patrzysz na takie coś i już wiesz, że ziemia jest płaska. No zobacz, jak idealnie, idealne po prostu naturalna górka, ale jednocześnie za jakie kąty. Piszecie, ale klimacika, ja zamiast biec skaczę. Dobra, to tylko biegnę. Ja pierdzielę, te wilki dosyć straszne, jak się tak biegnie przez las z pochodni. Dupę, dobra. Boją się wody, bo mają wściekliznę. Gówno mi zrobisz. Zaraz mowa wyskoczy. Co się dzieje tam? I w ogóle, co to za efekt? Widzisz to przede mną? Chcieli polepszyć grafikę tymi światłami, a zrobili coś takiego. Co sobie myślisz? Facet ma dość. Co? Śmietniku, dawaj wszystko co masz. Nie no, pójdziemy pod zwykłego wojownika. Ty!
Ciekawy ten patch, który naprawia błędy. Czego tu szukałeś? Ja niczego, jestem niewidzialny, mordeczko. Nie mogę tego... Gdyby tych bugów nie było, to nie grałbym w tą grę, one są zbyt piękne. Mam dla ciebie recepturę, którą 350. To świetnie! Dobra, no to teraz na mistrza się nauczyć. Dobrze, podstawy już znasz. Nieznaczne opuszczenie broni zwiększy siłę twojego pierwszego ciosu. Trening czyni mistrza, więc najlepiej weź się od razu do roboty. Ale ja jestem mistrzem już. Zapomniałeś, idioto łysy? Pokażę ci. Klikam B. Broń jednoręczna, mistrz. Sam mi to wpisałeś do dzienniczka. I jeszcze mówisz takie bzdury? No, będę lał teraz tego typa. Kirgo. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra, pokażę wam najpierw nowe combo. Bo nowe combo się nauczyłem. Pa. Pu! Obrocik i dwa hity na koniec. Które są chyba jako jeden hit liczone, ale zawsze coś. Chcę z tobą, chodź za mną. Poczekaj, na pierwsze mu najpierw, nie? Schowaj, bro. O kurde, ty. Ale on jest wytrzymały. Co ty, debil? Czemu się na mnie patrzysz? Masz szczęście. Zejdź mi. O, ten ma jakiś miecze kozackie, a wy mi piszecie z jakiegoś... Mam ci to wbić do tej zakutej pały? Rusz się! Dobra, czas na walkę. Zapomnij, dobra. Ty, ile mi z pięści zada? O kurde. Dobra, fair będę. Haha! Muka. Fame MMA. Rafatus Marlenka. Dobra, wstawaj. Jeszcze pożałujesz! Dobi frajera. Ten by wszystkich dobijał. Nie no, panowie, nie można wszystkich dobijać. Dobra, no to tego drugiego będę lał, jak wrócę z kopalni. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że... Bo powiesz mu, że tak zrobię. Dał mi już to? Ty, poczekaj, no co z tym testem? Jak to się robiło? A ja mam wziąć list. Gdzie one są? Ty. O kurde, patego. To jest czas na to. Chyba. O kurde, bezimienny. Co to w dupę było? Nogę złamał? To nie był Rengar na ulcie, tylko to był po prostu Warwing z Erkon. Czy jestem już w połowie gierki? Tak, tak, tak. Połowy pierwszego rozdziału już. Jest 6 tylko. Adam rzecz, dzban. Dwa talerze. Co to? O, skrzydła jakieś. Dobra, poczekajcie, muszę coś przetestować. O, ja pierdzielę, działa takie coś. Mondrala. Przysyła mnie Diego. Mam odebrać listę. Porządku. Macie rację, czas. Oto i ona. Panowie, to jest krótka gierka. 5 godzin dopiero gram. Pierwszy rozdział jest najdłuższy. Każdy następny godzina mniej. Teraz w sumie idę do Diego i mam drugi rozdział, nie? Robimy trika. Pójdę do nowego obozu napieprzyć Silasowi. Silasa napieprzę, zabiorę mu topór i będzie dobrze. Na hita chyba jest. Uuu, już na hita! Pamiętacie początek gierki? 4 hity. 4. Ale ja to jestem speedrunowiec, panowie. Ale wiecie, czemu jestem dobry speedrunowiec? Bo speedruny zazwyczaj to są charytatywne streamy. A jak wiadomo, im dłużej charytatywny stream trwa, tym więcej się pieniędzy zarobi. Czyli speedrunowiec ze mnie kozacki. O, zemsta! O kurde, śmietnik. Niezła walka. Dobra, zemsta, zara. To jesteś ty, Silas? Nie no, Silas, wypijaprzaj tam na górę. Niezła walka. Spróbuj tego jeszcze raz. W dupę, jaki on jest silny. Kurde, jak mnie uderzyłeś? Spróbuj tego jeszcze. One shot Silas pod AD. Silas, this should be nerfed. No jak to możliwe, gościu? Kurde, ja próbuję tego jeszcze raz, a pożałuję.
Niezła walka, niezła walka. No ja pierdzielę, gość. Dawaj go łukiem. Dobra, masz ty. Shadowass.pl. A nie, Shadowass, dobra. Dobra, ale wygrałem. O kurde, schowaj ten topór. No już, jeśli szukasz... Czemu się teraz rzucił tak? Schowaj broń. Podejdź tu, podejdź. Uleczę się. Dobra. Tajny safe tutaj. Broń i biegnę do niego. No już. No dalej. To... A, rozruba. Kurde, co się dzieje? A, rozruba. Przyłóż mu. Leży. Leżysz, frajerku. Facet ma dość. Pum, gównie. Prosta ta gra, Boże. O kurde, ten item jest po raz ponad dwa razy taki jak moja broń prawie. Tu 30, tu prawie 60. W ogóle taki niepokój wywołałem w barze, widzisz? Gościu pije sobie winko i trzyma pałkę w ręku. Dobra, plan jest taki. Skaczę na pecyn. Spokojnie, nic się nie stało. Do mnie to było? Spokojnie, za moich czasów taki kozak był. Pamiętacie, jaki kozak był? Jezu, łysy! Nie muszę być w lekko niebezpiecznym. Facet ucieka! Jakie ucieka, ty pajacu głupi. Facet ma dość! Pa, czystki. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. O kurde, co się dzieje? Koleżko, przecież bandziorów zabijam! Facet ma już dość! Co się dzieje? No nie wiem, bandziorów zabijam i chłop się z pola, co wyzyskują, go na mnie rzucił. Teraz już wyprany mózg ma konkretnie. Zapomnijmy. Co słychać, przyjacielu? Człowieku. Miałem paskudny dzień i mam ochotę rozładować część drzemiącej we mnie złości. Nie ruszaj się przez chwilkę. Ty naprawdę próbujesz... O, koleżko. Następna bójka. To już wszystko. Umierasz. Coś się stało? A, pierścień siły, kurde, masz rację, jeszcze po niego płynę. To, w ogóle wyobraź sobie jakiegoś maga, tak o. Daje ci jakiś kozak pierścień, ty mu w zamian dajesz jakieś gówno itemy. Tylko, niestety tylko w grach. A wyobraź sobie, idziesz sobie po PlayStation 4 do jakiegoś media marketu i nie wiem, zanosisz mu jakieś ubranie, co wypieprzyłeś z PCK na przykład. Dobra, płyniemy teraz tędy, za czym się da. Czy serio gram w Gothica? No z YouTube'a puściłem filmik i klikam sobie na klawiaturce. Nie no, co jest, że mu nic nie zadaje? No przecież to jest gówno ludzi. Jak to możliwe, że jemu nic nie zadaje, a tamtym wszystkim zadawałem? O kurde. Ja pierdzielę, go nie mam. Co tu się dzieje? Proszę, strażnik, coś! Gdzie są ci strażnicy? A, po tamtej stronie. Dobra, wypieprzam, nie bawię się jednak. Dobra, drugi rozdział za chwilkę, także 5,5 godziny ledwo. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Dobra, panowie. Ja chyba muszę wejść do tego gówna z wyciągniętą bronią po pierścień. No, żeby pokonać Murzyna. No nie, no czat, nie możemy tak zrobić, żebym przegrał z tym Murzynem na arenie. Także proszę, zgódźcie się, żeby wykorzystać takiego małego buga w grze, że się tam wpieprzę na pałę, wezmę pierścień i go wtedy pokonam. Zobaczycie. Zrób to. Okej, dziękuję wam. To idziemy. Jak coś to na was. Ale lagi, ja pierdzie. Tata. Schowaj! Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Zaraz zerkniemy. Mieszka w wieży. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. Przysyłam. Wyświadczyłeś nam.
O, pierścień siły. Dawaj. Wezmę ten. Tak jak się spodziewałem. A spodziewałeś się, pajacu. Panowie, zaraz. Toporek! Toporek! Jesteś tak. Wróć. Jezus, ty. Trzymaj się. To już jest koniec gierki, jak ja mam ten topór, rozumiesz? Wiesz czemu? Bo teraz miałem gówno broń, a którym... A dobra, luj. Którą zabijałem wszystkich, a teraz mam dwa razy lepszą broń. Więc... Mówię wam, Gotika da się szybko przejść, ale ja lubię się śmiać. Beczka. Beczka jest ważniejsza niż szybsze przechodzenie tej gry, według mnie. Jakbym, wiadomo, nie streamował, przykrył się kocem na łeb, to wtedy no może rusz bym... się! Zamknij mordę. To wtedy może bym próbował przejść tą gierkę w 3 godziny, ale no tak rusz to nie. Się! Chcę przejść! Będą dobre wyzywam teksty. Ty? Dobrze. Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze. W początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach. Ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd o własnych siłach. Pomyślmy. Nie przychodzi mi do głowy nic, co byłbyś w stanie zrozumieć. Może jednak powinieneś spróbować. Nie zrozumiał. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. Dystansik ma typek. Kumasz? Powiedzmy sobie szczerze. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Nie wiesz, o czym mówisz? Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie. Beczka jest... Zawsze ważniejsze od wyników gry, dlatego tu jestem i cię oglądam za takie podejście. No, dziękuję ci bardzo. Serce motocyklisty dla was. Widziałem, że pisaliście miłe rzeczy, ale teksty leciały, ale nie chcę wtedy nic mówić. Dziękuję wam bardzo. Dobra, muszę mu tak. Schowaj broń. Napieprzę mu zanim wiesz. O, jakie koleje! No rusz się, chcę przejść. O kurde, ta giereczka, już w 3 godziny to chyba przejdę. Tym gościu jest kozakiem, rozumiesz, że jest silniejszy niż strażnicy w tym obozie. No rusz się, chcę przejść. Zamknij japę, pajacu. Tylko jeszcze o tym ból, to ty... Tak, gadaj. Jednostrzałowiec. Dobra, gościu, teraz mnie chwal. Wyzwałem Karima na pojedynek. I pokonałeś go. Muszę przyznać, że świetnie sobie poradziłeś. Karim od dawna uchodził za jednego z najlepszych wojowników w kolonii. Jestem pod wrażeniem. Najlepszy wojownik z kolonii, ty. Toporkiem go tak zapieprzyłem, że nawet nie zdążył wstać z kucka. O. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Skati powiedział mi, że pokonałeś Kirgo. Ale był pod wielkim wrażeniem twojej walki z Karimem. Bez przerwy opowiada, jaki to z ciebie wojownik. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Świstak chyba bardzo cię polubi. Zły powiedział mi, że znalazłeś Neka. Wydawał się być bardzo zadowolony. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś, ale uważa, że mógłbyś być jeszcze lepszy. Naprawdę udało ci się zdobyć przepis Kaloma. Dexter jest pod wrażeniem, ja zresztą też. Torus uważa, że przyda się nam ktoś taki jak ty. To dla ciebie niezwykle korzystne. Udało ci się zjednać wystarczająco wiele osób. Przeszedłeś również test zaufania. Idź do Torusa. Już go o wszystkim powiadomiłem. Pozwoli ci się spotkać z Gomezem. Właśnie Diego streścił 5 godzin i 40 minut tego streama w jednej minucie rozmowy. Także w ogóle... Teraz się skapnąłem, że Torus to jest zakolczykowany, a w Gotiku Trójce z orkami się brata, także można powiedzieć, że Torus to jest trochę taki zakolczykowany ork. O, tam w tym budyneczku jest typek, który mi na początku bułę dał na japę, także... O tak. Także zaraz będziemy tam iść i go wyjaśniać. Czekaj! Speedrun Gotik 2 Noc Kruka, czat, chcecie? To byłby speedrunik. Twoje szczęście!
To znaczy, że jestem jednym z was? Właśnie tak. Witaj w drużynie, chłopcze. Kruk wprowadzi cię w szczegóły. Ale mnie ubrał u pana ten strój. Ale ma kuszę w dupę. Ja pierdzie, kusza większa niż ja, ty. Ale masz kuszysko. O, nawet broni już na mnie nie wyjmują. Słabe przedstawienie. Facet potykał się o własne nogi. Rozumiem, że teraz będę miał jeszcze lepszą broń. Ta gra jest głupia. Jezus, przecież to jest 30 więcej. To jest, jakbym tą broń dodał i tą swoją poprzednią. Boże. Tego ładować teraz? Dobra, ładujemy kruka, bo ten jest nieśmiertelny, Gomez, to nie. Schowaj bro! Nawet nie znaczy się to pożałować. Ej. Może zapomnimy o naszej czemu? Małej sprzeczce. Czemu mnie lejesz? O, ciężka zbroja 1200? Nie, poczekaj, to jest wszystko co mam, warto? Trzymaj się. Czad, dobra, powiedzcie, inwestycja czy pieprzyć w dupę, bo i tak każdego jadę na kombo. Normalnie, bo i tak nic nie kupisz. Mordeczko, tu nie chodzi o to, czy coś kupisz czy nie. Chodzi o to, że masz. I po prostu masz, rozumiesz? Że masz i tyle, masz po prostu, rozumiesz? Masz. Nie, że wydasz. Za gome... Ale dobre, jak chcecie. Mogę dostać... A masz dość... Już mi to założył na rzecz? Trzymaj się. Gdzie to jest? O, zobaczmy różnicę wyglądu. No kurde, po co spoilerujesz, Diego Pajacu? Frajerze. Dobra, panowie. Z daleka wam najpierw pokażę. Tam stoi typek, siedzi. Który na początku gierki mi zrobił chtsz. Także idę ja mu zrobić chtsz. Na japsko. Go my tu mamy. Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? Repetę? Petę to ci na mordę zapieprzę. Przyszedłem pogruchotać ci szczękę. Ha! No to chodź tutaj i spróbuj szczęścia, synku. Ale zniknął. Ej, jakie ja hity biję, naprawdę. Boże, przecież ci ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Full AD bezimienny. One shot pentakill. Jaki on miał miecz jakiś? Miecz strachu, ale fajny mieczek. Jeszcze pożałujesz. Gdzie uciekasz? Nie no, gościu, co ty robisz? Co się dzieje? Się obsrał chyba i udaje, że siada. Na halo, w dupę, co ty robisz? Pajacu. Co się, co ty robisz? Co się dzieje? Aluj. To jest ostatnia rzecz przed bagnami. Siema mordo. Kurde, czemu masz jeden HP? Dobra. Ścieku. Bum! W mordę kopa, pa. Idziesz? To ty się na mnie rzucasz? Wyjdź z drzwi. Bum! Kurde, w dupę, co jest? Nie no, gościu, co ty robisz? O! Udało się. Śmieciu. Jest git. O, gołtopielec. Masz rację. Tego nie odpuszczę. Gołtopielca, frajera. Za to, co się działo. Panowie. Rób szota. Jazda. A co ja się będę pieprzył, ty? Piąstki. Co se pijesz wodę? Na japę. Kurde, ja mu nic nie zadaję. Jednak broń.
Daj broń wyjąć. Dobra, idę do tego obozu szybciutko. Ale drugi rozdział według mnie godzinka czasu będzie. Wiem. Dobra, czat. Rupszota, wiesz co się dzieje? Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Dobra, szybciej. Co dalej? Poszukują ma... Gdzie mogę go... Idź do świąt... Czat? Niech śniący macie w swojej opiece. 6 godzin, 13 minut, rekord świata! Panowie, kurde, muszę coś szybko zrobić. Specjal. Kurde, co się da, co się da, co się da. Nic się nie da. Dobra, nic nie mam przy komputerze, chociaż mam wielki syf. Kurde, w dupę, ty. Dobra, luj. Nie ma czasu. Dobra. Jest git. W takim razie idę sobie szybciutko wstawić wodę na yerbę. Nie będzie mnie jakieś 2 minutki, 3. Także na 2 minuty przerwa. I postanowili je rozdać, bo Marek sfinansuje mu drugie auto. Jakieś fajniejsze, tak? Zobaczymy, mam nadzieję. W każdym razie, jeżeli chcecie wygrać to auto, to co musicie zrobić? Zasubskrybować mój kanał, zasubskrybować kanał Skiwarda, zasubskrybować kanał Marka. Oraz w komentarzu pod tym filmem... Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.